Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w oto kolejnym odcinku z Coffee Talk. I moi drodzy, bardzo fajny, mały odzew był od was pod poprzednim odcinkiem. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony, cieszy mnie to. Nie spodziewałem się szczerze, że tego typu gra wywoła taki fajny odzew. I miałem okazję poczynić jedną rzecz, którą zaproponował w komentarzach pod poprzednim właśnie odcinkiem Prismatif. Dziękuję ci, mój drogi, bardzo, ponieważ zaopiekował się mną w jakiś sposób, ponieważ jako, że mamy zimę i tak dalej, trzeba oszczędzać nieco gardziołko. A co dokładnie zaproponował, to dowiecie się dosłownie za chwilkę. That should do for the experiment. Ach, someone is coming. Oh, welcome, Mr. Gala. Hi, Andrew. Tak, moi drodzy. Miał okazję zaproponować mi to, żebym pobrał modyfikacje, które są dostępne w warsztacie Steam, do właśnie tej gry, żeby mieć, moi drodzy, dubbing. Żeby mieć voice acting do postaci. I przyznam, że na razie jest bardzo ładny, na razie jest bardzo fajny, jak tam miałem okazję sobie lekko poprzechodzić, tylko przez te jedne dwie postaci. Zobaczymy, jak prezentuje się reszta głosów później, jednakże zdecydowanie mój głos tutaj w jakiś sposób odpocznie. Niestety tylko tutaj nasi bohaterowie będą nas chyba nazywać Andrew, zamiast po naszym tutaj imieniu, jakie mamy, co jest jak najbardziej oczywiście naturalne, więc na to jedno nie zwracajcie uwagi, ale nadal mamy bardzo przyjemną rzecz dzięki temu, że mogrzemy się tutaj... Ojejku, tak, nagrywanie po docach robi swoje, jednak ziewańsko. Że możemy tutaj, moi drodzy, posłuchać sobie voice actingu do gry. Can we sit here? Sure thing, sir. This is the place you recommended? You don't like it? Ten gość brzmi trochę... Mr. Gala brzmi tak trochę jak Markiplier. It's fine. I know it's not like the coffee shops you're used to in LA. Taki Markiplier, tylko że z takim jakby, z taką chrypą dosyć mocniejszą i delikatnie niższy ton głosu. Gala, it's fine. Sorry to interrupt. Do you want to order anything? Yes. What do you want to drink? You first. Okay. Anything with coffee and ginger, please. W porządku. Cokolwiek z kawą i z imbirem. I moi drodzy, miałem też okazję się dowiedzieć również od Prismatifa, że możemy, moi drodzy, w grze eksperymentować zawsze po 5 razy. Jeśli mamy jakieś łatwe przepisy do zrobienia, nie musimy się tym przejmować, możemy sobie 5 razy spróbować odkryć coś nowego, zanim uda nam się zrobić coś faktycznie, co potrzebujemy. Więc proszę bardzo, na bazie miała być kawa. Miał być cokolwiek też jeszcze z imbirem, więc zróbmy może jeszcze z mlekiem na przykład. I zobaczmy, co z tego wyjdzie, czy coś nam ciekawego się pokaże, czy to będzie jakiś fajny przepis, czy nie. Ginger latte. Okej, 5 razy możemy wyrzucić, więc wyrzućmy. Chcę zobaczyć, czy coś innego będzie z miodem na przykład. Coffee, ginger and honey. Ginger honey coffee. Ale wyrzucimy. Zrobimy coffee, ginger i mleczko. Myślę, że to wyglądało znacznie ciekawiej. Ginger latte, imbirowe latte. Szczerze? Spróbowałbym. Your order is ready, sir. Thank you. How about you, sir? What would you like to order? Is it good? I like it. Not sure if it'll be to your liking or not. Okay. I'll have whatever he's having. Okay, czyli robimy rundkę drugą w takim wypadku. W porządku. Trochę będzie bitter, mało słodkie to jest oczywiście. Jest cieplutkie bardzo. Proszę bardzo. Here's your order. Good choice. How's the town treating you so far? Same old. I was surprised seeing so many changes after just a few years, though. Yeah,
Things changed a lot in just 20 years. Even this coffee shop. I believe this was a bar back then. Pozwólcie tylko, że zrobię jedną rzecz. Wydaje mi się, że chyba chcę jeszcze... Bo chcę, żeby SFX był dosyć mocniejszy. Auto dialog. Weźmy sobie on. Weźmy sobie on i zobaczmy. Czy ja mogę sobie tutaj już dać jakby spokój, czy będzie wszystko w porządku. When did you open this coffee shop? We opened around 6 years ago, mister. Hyde. My name is Hyde. Hyde. From what I gathered, you're from LA, right? I am. I used to live here decades ago, though. What brings you back to Seattle? I'm here for work. No, mam wrażenie, że do niego. Be here for a few weeks. He travels a lot. I see. Nie, myślę, że chyba jednak ja sam będę tutaj robił, bo chcę ewentualnie coś jeszcze tutaj do was mówić, jakieś swoje przemyślenia. You two have known each other a long time, I assume. Yeah, I think we met not so long after you got married, right? It was around the 60s, I believe. Wow, that was a long time ago. Not for our kind. Wait, if I'm not mistaken, the peace treaty between werewolves and vampires was signed in... 1865. So when you guys said you met in the 60s? Were you talking about the 1860s? Poznali się wcześniej. No, we met in the 1960s. 1960s, okay. We're old by some races standards. But not that old. Okay. Although it's still fair to say we haven't seen each other in a long time. I guess 20 years is a long time. 20 lat. This was the place, wasn't it, where we first met? O proszę, to jest miejsce, w którym się pierwszy raz poznali. When it was a bar. They moved? Bankrupt. Zbankrutowali tutaj, okej. Such a pity. You're happy the bar closed down? What's with the smile, if you don't mind? Nothing. I was just wondering. Okay. Will history repeat itself? O ty mendo jedna. Nie ma żadnego zamiaru tutaj się powtarzać nic. Kimi Lusiński. I certainly hope not. I've been coming to your place since the first week you opened. Okay. You've got something special here. Oczywiście, że mam tu coś specjalnego. Wcale nic wam nie dodaje do tych napoi? Nie, absolutnie. Skąd? Skąd te przypuszczenia? Panie władzo, ja wiem, że pan władzo dopiero tu niedawno był, ale... Panie władzo, proszę się uspokoić. Jest wszystko w porządku? Ja? Nie produkuję tutaj niczego, oprócz uśmiechów na twarzy klienteli. Tak! Tak! Poszedł sobie. Okej. Okay. It won't close down anytime soon. Oczywiście, że się nie zamkniemy. Pf, chyba, że mi zrobią nalot. To może być gorzej. Thank you, Mr. Gala. Speaking of, it's been quite a while since your last visit. Busy at work? Kinda. With the news about that newfound virus going viral, the hospital has been extremely crowded. Pracuję w szpitalu. O proszę. Is the virus that dangerous? No one is sure about that. But most people who come in are just... I don't want to use this word. But they're just paranoid. Mhm. No jakby jest to normalne. Jakby... Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że ta gra... Jakby sukces tej gry czuję, że opiera się trochę głównie na tym, że miała okazję ona wyjść w 2020, podczas właśnie pandemii. I tutaj mamy też ala taką pandemię właśnie tego wirusa i
tak, jakby podczas naszego COVID-u i tak dalej, koronawirusa, ludzie też, wielu ludzi potrafiło być paranoikami i myśleć, że mają wirusa, choć tak naprawdę przychodzi jakąś zwykłą grypę, albo nawet nic się z nimi nie działo, więc to jest jedna z tych właśnie rzeczy. I w sumie ja dla takiej ciekawostki dla was tutaj myślę, że mogę powiedzieć, że ja, kurde, jestem okazem zdrowia i w sumie nie chorowałem na COVID-a. Nikt z mojej rodziny nie chorował na COVID-a, jeśli się nie mylę. Chociaż nie, nie, przepraszam, moja mama miała okazję chorować na COVID-a. Moja matka miała okazję chorować na COVID-a, ale bardzo szybko straciła jakieś tam lekko powolnienie, ale dosłownie chyba na tydzień czy dwa. Potem jej na spokojnie wróciło, więc jest wszystko w porządku, ale reszta rodziny na spokojnie się trzymała. You're still doing the same job in the same hospital? What was it called? Admission officer. Szczerze przyznam, że sam nabrałem ochoty na kawę, bo tak patrzyłem się na te dymki, ale miałem takie, ja nie muszę ich czytać. Jednocześnie widzę te kawki i mam takie, no przydałoby się, fajnie byłoby się napić. I'm still a hospital admission officer there. Całe szczęście mam chociaż picie tutaj obok. They should have given you a promotion for your loyalty and long service. They offered me a managerial position. Okej, okay, jakby Prismative, masz u mnie wielkiego plusa, bo mogę normalnie sobie pić podczas tego odcinka. Nie muszę jakby się skupiać, mój głos naprawdę odpocznie podczas tej serii. What the fuck? Nie wierzę w to. But I declined. Nie chciałbyś menadżerem, proszę. Jakby czasami bardzo cieszyć się z mniejszych rzeczy. Anyway, I was wondering, do they still sell legal blood at your hospital? They do. Although people don't need to visit the hospital directly anymore. O proszę. They can just order through that blood marketplace app. Are you talking about Bloodlast? Uh-huh. Bloodlast get their supply from the hospital? They can't certify blood on their own. Only hospitals and the Ministry of Health can do that. Okej, okay, to jest fajnie, całkiem lorowo. They're just middlemen with a lot of sales promos. You use it often? Not really. I'm trying a new vegan lifestyle, remember? O, czyli Hyde będzie weganinem, czyli prawdopodobnie nie chce w ogóle vegan, właśnie, wegański. Więc jakby nawet nie posiłkuje się krwią zwierząt nawet. But I do know the founder of that startup. O, proszę. Oh, yeah. How's your vegan diet going? It's not easy, but nothing I can't conquer. Excuse me for asking. By going vegan, do you mean you don't drink blood anymore? Not real blood. No, zastępstwo. Okej, jakby szczerze przyznam, że to było w miarę obvious i spodobało mi się to. Synthetic blood. Syntetyczna krew. No właśnie, synthetic blood. It'd be too complicated to explain. To by było zbyt skomplikowane, żeby powiedzieć. Wybaczcie, jeśli czasami będzie słychać na przykład jak mikrofon, coś tam się dzieje, czy ten... Mam problem z nogami ostatnimi czasy i kurde, cieszę się, że będę się wybierał do fizjoterapeuty. Znaczy fizjoterapeuty, broń Boże. Mam nadzieję, że nie, po prostu do lekarza na razie internisty, żeby zobaczyć, bo ostatnio mam problemy z lędźwiami. Trochę mi promieniuje ból lekko na nogi co jakiś czas i niestety chyba będzie się to wiązało prawdopodobnie dla mnie, chociaż może istety, z upgrade'em stanowiska mojego będę potrzebował prawdopodobnie innego krzesła, więc w sumie takie moje pytanie do was jeszcze meanwhile, jeśli ktoś z was ma jakieś na przykład fajne krzesło, które może polecić, takie wygodne, takie na którym można siedzieć naprawdę, naprawdę długimi godzinami i plecy czuć, że odpoczywają, nie bolą was potem jak wstaniecie po tych kilku godzinach, to śmiało możecie mi powiedzieć, bo potrzebuję się nieco w takie zaopatrzyć chyba. But basically some scientists are working to make some kind of blood that can satisfy my kind. Jak najbardziej, to jest sensowne. Without relying on real blood. Considering real blood has some cultural and health concerns. Does it taste the same? More or less, yeah. Isn't it expensive? It is. Jest droga, no oczywiście.
But again, they're still working on it. Trying to make it more affordable for everyone. Would synthetic blood taste good? If mixed with other ingredients? Why? You want to start selling blood-based drinks? It might attract new customers. And turn off others. Fair point. Honestly, I don't know if mixing it would taste good. Most vampires prefer drinking raw blood, although some do try experimenting with other things. Other things? Mostly booze. Z alkoholem. I know some mix it with not so legal stuff. You know a lot. I work in a hospital, remember? Hey, talking about my vegan lifestyle reminded me to ask you something. About what? Your monthly fury. Miesięczna furia. Painful method to restrain yourself. No tak, bo jest wilkołakiem jednak i pełnia trochę z nim robi. Zresztą widać, że jest cały w plastrach. I do know that it's a drink. What kind of drink? A certain combination of ginger and caffeine. Is that why you ordered coffee with ginger? Yes, I'm exploring the possibilities. But this drink wasn't the one. I guess there's too much caffeine in coffee for it to be the remedy. Why don't you use the Fury sedative available on the market? I don't trust them. Besides, that sedative is too general. Each of us has our own remedy that we need to find. And sometimes the effectiveness can change as we grow older. How effective will this drink be? Enough to calm me down. And that's all I need, to be honest. At least your calming method is only a drink. I heard some werewolves need to do kinky stuff to soothe themselves during their fury. Kinky. Okej. Okay. Coś ciekawego tutaj zaczyna się dziać, jakby. What kind of kinky? Myślę, że to nie było dobre pytanie. Like BDSM. Excuse me. Excuse moi. Panowie. Do you see this boner? Nie, jakby. Przyznam szczerze. Jakby. Dobra. Wyjątkowo powiem tak, że odzew pod poprzednim odcinkiem był bardzo fajny. Więc mam nadzieję, że i pod tym będzie fajny. Obiecajcie mi to. A podzielę się z wami teraz, moi drodzy, pewną ciekawostką na temat mojego życia. Mianowicie robię w gastro i też mam tego typu sytuacje, że do mnie przychodzą ludzie i sobie rozmawiają. I szczerze, była jedna ostatnia historia, o której miał mi okazję opowiadać jeden z gości. Jeden z gości tutaj w miejscu, w którym pracuję. I co prawda nie jest to podobna historia do tego oczywiście, choć też nieco właśnie zahaczająca o to i bardzo fajna taka bezpośrednia, w której to po prostu ja się będę rozgadywał na tych odcinkach. Może jednak Pryzmat jednak nie jest ten wdzięczny. Nie, no jestem absolutnie. Opowiedział mi, że na ulicy takiej głównej, tam gdzie mieszkam, po prostu po nocach, w piątki na przykład w szczególności, są pewne po prostu panie, które tam zahaczają ludzi i zapraszają do pewnego rodzaju miejsca. Jak możecie się domyślić jakiego, to jest tam raczej taka muzyka, tego typu muzyka i najzwyczajniej w świecie są pewnego rodzaju tańce. I gość miał mi okazję opowiadać, że za pierwszym razem odmówił, powiedział, że nie, że to nie jest tego jego typu miejsce i że nie ma zamiaru przyjść. Jednakże potem drugi raz przechodził tą samą drogą, od drugiej strony, tylko jakoś tak i tak dalej, i ta sama dokładnie kobieta podeszła do niego ponownie. Na co powiedział mi, i to było bardzo fajne bezpośrednie, i też fajny sposób mi to powiedział,
Rozmawialiśmy po angielsku, więc też tym bardziej inaczej to będzie, ale nie zabrzmi to tak samo jak po polsku. Ale po prostu powiedział: słuchaj, jeśli mam tam wejść, musisz mi po prostu obciągnąć gałę. Na co od razu ją zatłumiło i zapytała się, że co mam zrobić? No co on po prostu to centralnie powtórzył. I jakby to był na tyle mocny jakby punchline w taką osobę, bo jakby chcę tutaj poznać przy okazji wasz głos. Co myślicie o tego typu sytuacji? Czy to według was było za dużo? Czy to według was nawet było trochę za mało? Co myślicie o takiej odzywce? Bo jakby ja się jak najbardziej zgadzam, było to naprawdę mocno bezpośrednie, gdzie kobieta kojarzyła go i mogła po prostu dać mu najzwyczajniej w świecie spokój, ale nie zdecydowała się podejść drugi raz, więc jakby z tego co mi opowiadał, to ona wiedziała, że to on. Więc musicie pamiętać o tym fakcie, bo jeśli nie pamiętała, to okej, to było na pewno za mocna odzywka, ale pamiętała. Więc możecie mi powiedzieć, co to jest, co to za historia, ale było to fajne i ilekroć na przykład ma okazję wracać do miejsca, w którym pracuję, to fajnie czasami zżartujemy sobie z tego, że jak na przykład mi też opowiada o jakichś tam sytuacjach i ten, że nie ma zamiaru, że chyba, że obciągnie ktoś mu gałę. I tak jakoś tak zrobił się to running joke u nas i to jest całkiem fajne. To jest całkiem nietypowe. Lubię nawiązywać takie relacje z... Nie wyrywajcie tego z kontekstu. Lubię nawiązywać tego typu relacje z gośćmi, którzy są w miejscu, w którym pracuję, że możemy sobie pogadać, pożartować i tak dalej. I nie ma jakiegoś takiej linii między tym wszystkim, granicy, więc to jest super. Ale dobra, wracając. Wait, what? It's famous among our kind. You don't have to feel ashamed if you like watching that kind of thing, you know. Hey, a friend told me about it. Well, he was pulling your leg. Damn. I mean, having sex as a calming method is pretty common. But normally we stick to vanilla stuff. Come to think of it. Okay. It would be pretty brutal. Doing bondage stuff during the Fury. Exactly. So, continuing with your story, how far along are you in finding the ingredients for the remedy? So far, all I know is it involves ginger. Okay, być może będziemy w stanie mu pokazać to. And probably something lightly caffeinated. Może w takim razie on nie potrzebuje kawy, tylko potrzebuje herbaty. Like tea. Maybe. No właśnie, bo jakby kawa przede wszystkim ma kofeinę. Kofeina jest mocniejsza od teiny, która znajduje się właśnie w herbacie. Więc jakby to może być to. Ja już to wiem, ja już popamiętam. Spokojnie, ja tu sobie dam z nim radę. We don't have any tea today. But the next time you are visiting, maybe I can try brewing the remedy for you. Would mean a lot. Excuse me for a moment. Coś w telefonie? I'm sorry. I have to go now. There's an emergency at the hospital. I think I'll go back now as well. Okej, uciekają chłopaki. All right. Thank you for the drink. No, żaden problem. I'll visit this coffee shop again before I go back. So, I'll see you around. Żegnaj, Hyde. Miło było cię poznać. Thank you for coming. Take care on your way home. Jest nasza Freya. Zaraz poznamy bardziej jej głos, bo teraz chyba miałem okazję go zagłuszyć. Are you done with your writing for tonight? Those two guys kind of reminds me of this video I saw online. Okay. Ej, no tak, muszę cisnąć. I would prefer if you didn't start fantasy. It's a video of a wolf pup playing with a baby tiger. It's nice to see friendships that grow in unlikely circumstances. Oh, that video.
what? Myślałem o czym innym chyba. Chyba nie słyszała. You know. Oh, never mind. Awkward. I was just joking. Please don't do jokes. You're really bad at it. Cicho tam. Anyway, it was a pretty interesting and productive night. But now I need to get some sleep. Yes, please don't forget to get some rest. I will see you again tomorrow, I assume. Oh, don't you worry. I will be here tomorrow. Night night. Night night. Be careful on your way back. Night night. Boże, zapomniałem, że była taka fajna odzywka. Night night. Muszę to wykorzystać. Black lemon, a perfect if unlikely combination of sour and bitter. Okej. Okay. Trzeci dzień, jeśli dobrze pamiętam, moi drodzy. September 24th. Okej. Okay. The Evening Whispers. Despite losing a member, Super Smile's latest album sold a million copies. Stop workplace racial profiling, the Orkish Workers Union demands. We still have brain, make peace. Okay. Logging is now part of curriculum at some private school, high schools. Faktycznie, biedne orki. Raczej bym nie pomyślał, że są mądrzejsze, ale jak widać... Nie powinniśmy o tym myśleć. Welcome! Proszę bardzo. Yo! Cup of honey milk, please. A cup of honey milk, please. Right away! A cup of honey milk. Myślę, że weźmiemy dwa razy to. Więc proszę bardzo, brew. Honey milk. Serve it. Your honey milk is ready. Thank you. You're welcome. Hey, Andrew. Seems like there's a cat. Oh my god, with me. Kotek! O matko, relax, it's okay. Hey, kitty cat. What are you looking for? Prawdopodobnie do tego mleczka. Want some milk? Oh. Hi, barista. Yes, I'd love some milk. Holy sh- Moje pytanie do pani. Czy chce pani mojego mleczka? Teraz ona powinna powiedzieć znowu don't do jokes. I am very ashamed of myself, but I'm still gonna write it down. Nadal to zapiszę jako moment do żartu. Nieźle. Holy. You look like you've just seen a ghost. No, I mean, I'm sorry. I didn't mean to be rude. It's been a while since the last time I saw Nekomimi transforming. We rarely do that in public. I guess you don't have that many Nekomimi friends? I won't say I have. Nekomimi? 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 Brzmi trochę jak Intimisimi. Intimisimi. Intimisimi nimi. Ziniminis, tak. Albo mini. Ta rybka. You folks usually use your feline form to commute. If I'm not mistaken. That's right. Well, sensowne. Commuting as a cat sounds way more practical. Then commuting as a then commuting in a bipedal form. Bipedal. Love... Okay. Anyway, before we continue,
Can I have my milk, please? Oh, I'm sorry. What kind of milk do you want? Just milk. Po prostu mleko. Okay. No additional stuff or anything? No, milk and nothing else. W porządku. Czyli w takim razie mamy teraz trochę możliwość pokombinowania, porobienia i szczerze chcę spróbować tą herbatę zrobić z gingerem i zróbmy dwa razy z gingerem. Ginger tea. Okej, okay, straszujmy to i chcę zobaczyć, jak w ogóle się tutaj prezentuje mi brewpad. Okej, okay, ginger latte, ginger coffee, ginger milk, warm energy boost, perfect for a cold evening. No właśnie, mamy tutaj parę rzeczy. Tutaj mamy wszystkie kawki, tutaj mamy jakieś wszystkie inne rzeczy. Green tea latte. Tu mamy na podstawie zielonej herbaty, na podstawie czekolady i na podstawie mleka. Na podstawie mleka w sumie jest całkiem mało, więc wiecie co? Chcę spróbować zrobić na przykład coś takiego. Ginger milk, ok. I zobaczmy, czy teraz się pojawiło mi to w brewpadzie, czy nie. Nie pojawiło mi się to, zobaczcie, w brewpadzie, ok. A jeśli zrobię na przykład mleko razem z miodzikiem? Właśnie, mogę zrobić po prostu miód razem z tym, z imbirem. Klasyczny przepis. Lemon honey milk. Dobra, straszujmy. Chcę cały czas sprawdzać, bo chcę zobaczyć, czy w którymś momencie mi się uda coś tutaj ogarnąć. Dobra, zróbmy mleko, imbir i miód. STMJ. To jest na pewno przepis. To jest na pewno przepis. Serio? Czy tutaj może będzie? Czuję się w takim wypadku skołowany. Ale okej, okay, zobaczmy sobie. Gala. 30 September. Okej. Okay. Georgie, June 1st. In Seattle, a lactose intolerant cup. Jakby to wszystko mi się wydaje, że nadal mamy to samo. Tomodachi, a ktoś jeszcze? A, mamy jeszcze Haida. Okej, okay, Haid tutaj wygląda na inną płeć, trochę nawet przyznam, ale okej. Okay. 8 February, vegan vampire, professional model. Jest profesjonalnym modelem on, okej. Okay. W porządku, dobra. Trzy razy mleczko, tak jak nasza tutaj kochana pani prosiła. Serve it. Fresh milk for the lady with the pretty smile. Are you hitting on an underage girl? Cicho. I was just giving her a compliment. Freya. Thank you for the compliment. Proszę ciebie bardzo, moja droga. A ty, Freya, zamknij paszczę. It's really good. To mleko. Wcale nic tam nie dodałem. To jest po prostu mleko. Lol. You're welcome. What's a young girl like you doing alone this late? Młoda dziewczyna. Skąd ona wie, że jest młoda? I'm not a young girl. No właśnie. I'm a grown up who can take care of herself. You don't look like a grown up. What? No właśnie, ale co musi I'm wyglądać? Ma 18. Yeah, no właśnie. That's exactly what I'd call too young. Well, I'm not an old lady like you for sure. Haha. Besides, I've been earning a living since I was 13 years old. Cool. So I'm definitely not a kid anymore. How? Oh. I'm sure you know. I don't. Oh, my. Are you? Myślę, że wiem, co ona robi for living.
i myślę, że ma galony tego mleka w domu i się nim oplewa. Just say it. If this is something illegal, or if you are in danger, blink twice. Really? With a cute face like mine? Exactly! Seriously, you've never seen me on TV or social media? I don't want to sound like a snob, but I don't really watch mainstream media. Snob. Part of the broke but woke movement, I see. You must be the broke part. I don't see you ordering any drinks. What, too broke for a cup of coffee? Ale się drżną. Ale ten, ale zabawę mają. She's not that great for business, no! Really? Sometimes I wonder, could this coffee shop survive without me? What are you waiting for, Grandma? Make your order. Is this some kind of maid cafe experiment or something? Maid cafe. So what do you want to order? The usual. Okej, okay, jestem ciekaw, czy ja w ogóle widzę, ile ten the usual. Masz tam swoją kawę. Czy teraz ja na przykład mam więcej prób, czy nie? Nie, czyli ja mam ogółem prób konkretną ilość na dany dzień. Okej, okay, 5 razy możemy straszować jedno produkty nasze, które robimy. Ale myślę, moi drodzy, że w tym momencie chcę zrobić jedną rzecz tylko i wyłącznie dla achievementu. Mianowicie, nie pamiętam, powiedzmy, co tam ona chce dla usual, więc zrobimy jej kawę i mleko. Niech ma, niech cierpi. Cappuccino. O, możemy zrobić latte art w sumie. Zapomniałem, że jeszcze mamy tutaj latte arty. Proszę bardzo. Tutaj tak. Trochę mi nie idzie robienie tych latte artów. Dobra, moment. Przede wszystkim tak. Któregoś dnia ja na pewno, moi drodzy, zrobię zabawę w stream. I podczas tego streamu... No, jest ok. Zróbmy jeszcze mały smiley face. To nie jest smiley face. To nie jest smiley face. Tak trochę. Ale okej, okay, serve it. Your coffee is ready. I love coffee, but this is not what I wanted tonight. Oh, I'm sorry, let me... Stop there. It's okay, I will take this one. Okej, okay, ale to nie miało voice actingu. Okej. Okay. You do look familiar. Are you in a pop group? Are you Rachel Florencia, the member of Super Smiles who just graduated and started her solo career? Uh-huh. Rachel. You're not a lost cause after all, Grandma. That brings us back to my first question. What the hell are you doing here? Drinking milk? To jest dokładnie coś, co ja bym odpowiedział. To jest dokładnie identyczna odpowiedź, jaką ja bym odpowiedział. Kocham mówić tego typu rzeczy. Moja Raven mówi mi, że jest jej zimno. To ubierz się. Moja Raven mówi, że jest jej głodna. To zjedz coś. Creme de la creme życia to jest po prostu. Jak ludziom mówić o tym, żeby dbali o własne potrzeby? I'm serious. But you can see it with your own eyes, right?
I'm really here to drink milk. How come this coffee shop attracts so many weird people? Powiedziała Freya. Well, while we do have a lot of unusual customers, this is the first time we had a famous celebrity visit. Drink milk, no less. Yay, achievement unlocked. Tak, jest achievement za to. Stop. Stop, Steam. O! Oh. No, seriously? Serio dostałem achievementa. Serio dostałem achievementa. LOL, ale fajnie. Why are you here? Ale fajno. Cały czas zapominam, że muszę jeszcze raz kliknąć. Well, you know. The usual young folks' problems. I had a fight with my father, and so here I am. Okay. I see. But is it okay for a celebrity like you to be out alone this late? You don't need to worry about me. I can turn into a cat. Now I'm really worried. Anyway, what happened? My dad. We got into an argument. Szczerze przyznam, że jest naprawdę taka otwarta. Ludzie nie zawsze mówią na temat takich rzeczy tak łatwo. W sensie, jakby ten typ pracy ma to do siebie, że faktycznie to jest jakaś taka atmosfera, że ludzie faktycznie się w jakiś sposób otwierają na siebie i tak dalej. Jednakże, szczerze nie jestem pewien, czy aż tak dobrze by to poszło. He always saw my profession as something negative. No tak. But I love what I'm doing. Klasyczny jakby motyw trochę nieakceptowania przez rodziny. What are her thoughts on your career choice? Prawdopodobnie nie ma matki. She passed away a few years ago. Told ya. Niestety. I'm sorry to hear that. It's all right. Your dad know anything about the entertainment industry? He used to work in showbiz decades ago. Pracował. So, yeah. He does know a thing or two. Okej, okay, ktoś jeszcze przyszedł. Cie panie, ale dzisiaj tłoczno. Good evening, Andrew. Georgie. Ależ ty masz głosik, kochaniutki. I nie Andrew, tylko Manoni. Nauczcie się w końcu mojego imienia. I nie, nie mam na imię Andrzej. Czemu to jest Andrew? I czemu nazywają mnie Andrzejem? Nie jestem Andrzejem, jestem... W sensie to jest jak z Tomaszem Wododziałowym. To, czy to jest Andrzej Kawowy? Czy coś tego typu? Nie jestem pewien. Ale moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment na to, żebym zapisał grę, bo robi się po pierwsze tutaj tłoczno. Zapiszemy sobie. Yes. Zapiszemy sobie, moi drodzy, w tym miejscu. Ja, moi drodzy, się z wami pożegnam teraz w tym momencie. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten film wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Dajcie trochę tam serduszek dla naszego tutaj sprawcy tego oto dubbingu w grze, czyli dla naszego... Boże święty, dopiero co miałem twój nick w głowie, Jezus Maria. W jakiś sposób jest łatwy ten nick, ale Matt... Prismatif, od pryzmatu, Prismatif, wybacz. Zabiję mnie za to, że zapomniałem pod koniec odcinka. Dajcie parę serduszek dla Prismatifa za to, że ogarnę nam tutaj dubbing do gry. Dziękuję ci bardzo za zwrócenie uwagi, bo ja bym sam prawdopodobnie o tym nie pomyślał. Więc cieszmy się z tego wszyscy razem i radujmy, bo jest to naprawdę przyjemne móc wsłuchać się w dubbing przy tej grze. I wręcz nawet to jest tego typu gra, która według mnie powinna nawet mieć ten dubbing już wgrany w siebie. Ale okej, cieszmy się, że tak właśnie teraz jest.
I przede wszystkim odpowiedź mi na pytanie, jak się bawicie podczas na razie serii? Czy historie tutaj was na razie ciekawią, czy jest fajnie, czy jest przyjemnie? Czy czujecie ten vibe trochę właśnie takiej kawiarenki? I co sądzicie o tutaj faktach, których trochę powiedziałem o sobie podczas tego odcinka? Co sądzicie właśnie o tamtej historii, odnośnie gościa, którego raz miałem u siebie? Czy uważacie, że to była trochę przesada, co powiedział, czy też nie? I powiedzcie mi, jeśli ktoś z was ma jakieś fajne krzesełko, takie ala gamingowe, nie musi być nawet gamingowe, po prostu żeby było wygodne, żeby można było na nim siedzieć naprawdę długo i żeby przede wszystkim odpoczywały na nim plecy, zwłaszcza lędźwie, odcinek lędźwiowy, czyli dolna po prostu część zakończenia pleców, bo przydałoby mi się coś takiego, będę bardzo wdzięczny wam za to. I moi drodzy, jeśli to odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, ponieważ być może dzięki temu będziecie na bieżąco, być może dzięki temu, co ja gadam, ponieważ dzięki temu po prostu będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale oraz właśnie z taką serią jak Coffee Talk. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!